Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej dotyczącej inauguracji projektu społecznego. Jak się pewnie Państwo domyślają, chcemy ogłosić inaugurację działalności Fundacji Lechii Gdańsk. Bardzo serdecznie chciałem Państwa przywitać w imieniu zarządu Fundacji Lechii Gdańsk. Nadzieja wieje od morza. Pokażmy światu nasze lwie serca. Sądzę, że to jest bardzo adekwatny motyw przewodni, czym będzie kierowała się fundacja. Serce, czas, emocje. Właśnie to od pokoleń kibice Lechii Gdańsk dają swojej ukochanej drużynie. W zamian Lechia daje im wzruszenia, radość i dumę z bycia członkiem biało-zielonej rodziny. Nadchodzi nowy etap w historii Lechii Gdańsk po uruchomieniu przez właściciela i zarząd z panem Adamem Mandziarą na czele działalności Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk. Właściciele doszli do wniosku, że należy powołać do życia Fundację Lechii Gdańsk. Myślę, że słowa Jana Pawła II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, także odzwierciedlają założenia naszej fundacji. Lechia to klub, który skupia się nie tylko na zdobywaniu sukcesów sportowych, jest także bardzo ważnym elementem historii Gdańska i całego Pomorza. Wiemy, że wielu naszych kibiców, mieszkańców Gdańska i nie tylko całego Pomorza jest w trudnej sytuacji zdrowotnej czy finansowej. Chcemy chociaż w minimalnym stopniu pomóc zaradzić temu. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność użytku publicznego zgodnie z przepisami prawa. Fundacja ma utrzymywać się będzie zarówno z darowizn, z zbiórek pieniężnych, a także działalności gospodarczej. Rada Fundacji w składzie pan Adam Mandziara, pani Agata Kowalska i pan Maciej Bałaziński tworzą, jak powiedziałem, Radę Fundacji. Fundatorzy zasilili fundację kwotą 25 tysięcy złotych na początek jej działalności. Do tej pory Lechia Gdańsk uczestniczyła w bardzo wielu akcjach charytatywnych, pomagając i akcjach społecznych, pomagając wielu fundacjom, pomagając wielu dzieciom. Myślę, że o tym troszkę szerzej powie Ewelina. Bardzo ścisłe współpracowaliśmy do tej pory z dwiema fundacjami, a mianowicie fundacją naszego grupy ETL, jednego z naszych sponsorów, fundacją Kinder Träume, a także z fundacją Pomoże Dzieciom. Teraz czas przyszedł na to, aby to właśnie Fundacja Lechii Gdańsk przejęła większość działań CSR-owych, działań wizerunkowych związanych z tą dziedziną, działań charytatywnych, szkoleniowych. Misja Fundacji oparta jest na czterech filarach i będących jednocześnie wartościami. To jest poczucie braterstwa. Tak jak kibice są z Lechią związani na dobre i złe, tak Lechia nie zostawi nikogo w potrzebie. Niesienie pomocy, skupiamy się na działalności dobroczynnej, pomagamy, będziemy pomagać osobom prywatnym i instytucjom w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. Wspieranie edukacji młodzieży. Chcemy wyrównać szanse edukacyjne tym, którzy z różnych względów mają utrudniony dostęp. A także, to jest oczywiste, promowanie zdrowego trybu życia. Jesteśmy związani, jesteśmy klubem sportowym, dlatego sport, a szerzej kultura fizyczna i zdrowie
szczególnie młodzieży, leżą nam bardzo na sercu. Ja tylko bardzo krótko. Jako zespół wielokrotnie uczestniczyliśmy w tych akcjach i pomocy, i charytatywnych, i staraliśmy się tutaj być, tak jak wielokrotnie podkreślałem, częścią tej społeczności naszej w Trójmieście, w Gdańsku, która leży nam na sercu, bo piłkarze nie tylko żyją najbliższym meczem, nie tylko żyją tym, co się wokół nich dzieje, ale również są ich rodziny, są częścią naszej społeczności tutaj w Trójmieście. Także bardzo się cieszę, że ta fundacja powstała, która będzie nas również reprezentować. Jest to kolejny krok do tego, żeby być prawdziwym klubem, nie tylko tym, który dba o to, żeby ten wynik sportowy był, żeby ten zespół się wzmacniał, żeby był coraz lepszy, ale również wychodzi z inicjatywą, żeby pomóc, żeby być częścią tej naszej społeczności, żeby tutaj w tym życiu społecznym uczestniczyć, bo jest to niezmiernie ważne. Czasami są sytuacje, gdzie ci najmłodsi, którzy chcą grać w piłkę, nie mają takiej możliwości, gdzie czasami nie stać rodziców na zwykłe buty piłkarskie czy ochraniacze. No my jesteśmy po to, żeby właśnie takie akcje wspierać i w tym bardzo mocno uczestniczyć. Także bardzo się cieszę, gratulacje dla Janusza, dla prezesa fundacji, dla również jej od właścicieli, bo wiele się napracowali nad tym, żeby ta fundacja powstała i myślę, że tutaj jest tutaj również i państwa, może nie zadaniem, ale również i pomocą w tym, żeby to rozpropagować, żeby to funkcjonowało w swoim życiu, ale również i było widoczne nie tylko u nas w Lechii Gdańsk, ale również i w mediach, bo jest to niezwykle, niezwykle ważne. Także bardzo się cieszę, gratulacje i tak jak powiedziałem, będziemy na pewno bardzo mocno i czynnie uczestniczyć we wszystkich akcjach, które będą nie tylko promować Lechię Gdańsk, ale również i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Myślę, że tak jak już pan Janusz wspomniał, prezes naszej fundacji, iż Lechia Gdańsk jako klub piłkarski dotychczas prowadziła bardzo wiele akcji społecznych, dzięki którym niosła pomoc ogromnej rzeszy ludzi potrzebujących. To były nie tylko same dzieci, jak również osoby dorosłe, które rzeczywiście potrzebowały naszego wsparcia i naszej pomocy. Natomiast w momencie otwarcia, założenia, powiedzmy, samej fundacji, wszystkie te działania przejęła sama fundacja. I pierwszą osobą, którą objęliśmy opieką, jest 18-letni Albert Siuzdak. Dotarliśmy do niego głównie, poznaliśmy jakby jego historię dzięki stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Pięknie Anioły. Jest to stowarzyszenie, z którym właśnie Lechia Gdańsk bardzo długo współpracuje. I jest to chłopiec, który przeżył, myślę, że państwo znają jego historię. Jeżeli nie, to na pewno po obecnej konferencji zapoznają się z nią znacznie bliżej. Jest to chłopak, który przeżył ogromną traumę w swoim całym życiu. My poznaliśmy jego wszelkie marzenia związane z piłką nożną, z futbolem i mając te możliwości pokazania mu całego świata piłki nożnej od kuchni, że tak powiem, udostępniliśmy mu ją. Także Albert uczestniczył w eskorcie meczowej podczas meczu Lotto Ekstraklasy Lechia Gdańsk versus Korona Kielce. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie piłkarzy biało-zielonych z Albertem, w wyniku którego Albert otrzymał od, moim zdaniem, myślę, że państwo się ze mną zgodzą, znakomitego piłkarza Dostana Kuciaka swoje rękawice. Miało to, już wiem dzisiaj, że miało to dla niego ogromną wartość, ogromne przeżycia, także mam nadzieję, że pozostanie to w jego pamięci bardzo długo, w naszej zapewne do końca naszej pracy, naszych dni. Uważam również, że takie spotkania uczą i motywują do wielu kolejnych działań. Nie tylko osoby, którym my sami pomagamy, lecz również osobom, nam samym. Także liczę tutaj, że państwo będą włączali się do naszych kolejnych akcji, będą państwo nas wspierać. Nie ukrywam, że na to bardzo liczymy i wiążemy z tym przyszłość naszej działalności. Dodam również, że jakby samo poznanie świata piłki nożnej od kuchni to nie będzie zakończenie naszej pracy, naszej współpracy z Albertem. Albert zostanie przez nas otoczony stałą opieką, będziemy go wspierać w jego edukacji, w jego wkraczaniu w dorosłe życie, bo niewątpliwie to się zbliża już dużymi krokami. Także liczymy tutaj na państwa opiekę, państwa wsparcie, zainteresowanie.
Chciałabym również dodać, że planujemy w przyszłości, w bardzo bliskiej przyszłości, niedługo będą Państwo mogli zapoznać się na naszej stronie internetowej o kolejnym projekcie, który zamierzamy otworzyć. Będą mogli Państwo wesprzeć ten projekt nie tylko w kwestiach finansowych, lecz również swoimi talentami, umiejętnościami, które Państwo mają, posiadają i z których Państwo korzystają na co dzień. Także mam nadzieję, że Państwo również pokażą nam swoje lwie serca i włączą się do naszych akcji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze dziś zostanie uruchomiona strona internetowa Fundacji, fundacja.lg.pl. Także numer konta jest już aktywny, także darczyńcy są mile widziani. Jeszcze taka informacja związana stricte z pierwszym zespołem Lechii Gdańsk. Otóż od meczu z Jagiellonią Białystok na spodenkach piłkarzy będzie widniał logotyp Lechii, Fundacji Lechii Gdańsk oczywiście. I w tych spodenkach piłkarze grać będą już od środowego meczu.